Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Podczas gali Wojaka w Zabrzu rozmawiamy z Łukaszem Wawrzyczkiem. Łukasz, przyjmij od nas gratulacje. Przed chwilą stoczyłeś 16 pojedynek w karierze, 13 zwycięstwo. Tak, dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Tak, właśnie przed chwilą stoczyłem 6-rundowy pojedynek. Był mój to powrót do ringu po 4 tygodniach. 4 tygodnie temu stoczyłem 10 rund. Zremisowałem z takim bardzo dobrym zawodnikiem, Krystianem Pawlakiem. Dzisiaj miałem okazję zrewanżować się naszej publiczności, ponieważ jestem z Oświęcimia, niedaleko jest do Zabrza. Także cieszę się, że wygrałem w dobrym stylu. Też mówiłeś o tym pojedynku z Pawlakiem. Będzie rewanż? Tak, już jesteśmy po słowie i wstępnie planowany jest na październik. Wiadomo, że wszystko zależy od pieniędzy i przede wszystkim na tym się skupiamy, ale rewanż będzie, ponieważ Krystian wykazał chęć rewanżu. Ja tak samo, pasy są zapłacone, nierozstrzygnięta walka. Także jak najbardziej wskazany jest rewanż. Wróćmy do tego pojedynku, który stoczyłeś dzisiaj z Jenisem Makarem Białorusinem. Nie myślałeś, że może ta walka skończy się przed czasem, że to będzie trzeci pojedynek w karierze, który uda się skończyć? Udało mi się tam raz go trafić mocniej, ale ten, no niestety to jest doświadczony zawodnik, bardzo dobry amator, w reprezentacji Białorusi występował, no to więc też nie jest takie łatwe. No ale wygrana na punkty też bardzo dobrze, bardzo cieszy. Łukasz, kibice z Lublina ci szczególnie mocno zaciskali kciuki przed telewizorami, przecież pochodzisz z Lublina. Tak, dziękuję bardzo, właśnie tak, pochodzę z Lublina, moja rodzina mieszka w Lublinie, często odwiedzam Lublin, nawet miałem okazję trenować w klubie Paco około 6 miesięcy, także Lublin jest bardzo bliski z serca. Miałeś okazję spotkać też naszą mistrzynię Karolinę Michalczuk? Tak, znamy się jeszcze z kadry narodowej i Łukasza Matysa także znam, także przyjaźnimy się. Wspaniała atmosfera jest w klubie Paco, dzięki panu Andrzejowi, który tam dla boksu robi świetną robotę. Naprawdę, jakby takich ludzi było więcej w Polsce i na świecie, to naprawdę boks by stał u nas na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz Łukasz, przyjmij gratulacje. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców oraz wszystkich bokserów z Lublina i kibiców z Lublina. Pozdrawiam. Decyzja sędzi jednogłośnie na punkt zwycięża Łukasz Wawrzyczek.